Cześć! Dzisiaj odcinek o więźbie i dachu, więc wejdźmy na górę. Jak to wygląda? Jesteśmy na górze. Mamy tutaj zwiększony kąt dachu, 35 stopni. Małe okienka. Nie wiem, czy są potrzebne. No, w zależności od tego, czy ktoś kiedyś chce mieć tutaj możliwość stworzenia ewentualnie jakiegoś tam tymczasowego pomieszczenia albo po prostu oświetlony strych, no to wtedy pewnie tak. Ale jeżeli chce ktoś zaoszczędzić, to myślę, że te okienka nie są potrzebne. No, jak widzimy, bardzo solidne belki. Duże. Wszystko mocno wzmocnione. Tak się to prezentuje. No i za chwilę zejdę na dół i opowiem Wam o kosztach za więźbę oraz dach, który jest na górze. Do zobaczenia za chwilę. A teraz jeszcze porozmawiajmy na temat kosztów. Jeżeli chodzi o więźbę, która została zrobiona pod strop drewniany, musieliśmy kupić do niej drewno 6,36 m sześciennego razy 1600 zł. Wyszła kwota 9240 zł. Robocizna tutaj panów od więźby 138 m kwadratowych przeliczyli razy 47 zł. Wyszło 9450 zł, bo tam jakiś mały kłuścik poszedł. Zaliczka na materiał wcześniej była jeszcze płacona 1000 zł dodatkowo, wkręty 750, usługa dźwigu, żeby panowie nie musieli wszystkiego targać, tego drewna 400 zł, no i dodatkowe drewno jeszcze tam potem wyszło 200 zł. No i łącznie mamy tutaj sumę 18 040 zł. Jeżeli chodzi o dachówkę, na dach wybraliśmy dachówkę Robin Monza Tabago. Jest to dachówka ceramiczna, szlachetna. I na starcie kupiliśmy 1260 sztuk jej oraz 25 prawych, 25 lewych, 37 sztuk gąsiorów i klamr. No tam niektóre niestety były pobite, ale to tylko tam jakieś tam drobne sztuki, ale no, zdarzyło się to. Dodatkowo jeszcze tutaj była dokupowany koniec gąsiora, jedna sztuka i początek gąsiora, jedna sztuka oraz membrana tytana 124 m2. No i wszystko to było usytuowane na paletach Robin Euro w 7 sztukach, które są zwrotne. No i to wszystko razem z usługą HDS-u kosztowało nas 16 200 zł. Dodatkowo musieliśmy dokupić siatkę zabezpieczającą. Wyszło tutaj niecałe 100 zł. Siatka do dachówki, dwa opakowania, 143 zł. Taśma kalenicowa. 15 metrów bieżących 184 zł, wróblówka czarna 75 zł, wspornik łaty kalenicowej 61 zł, blacha płaska powlekana 1322 zł i to jest blacha, która była potrzebna na obudowę komina. Za gwoździe zapłaciliśmy 125 zł za 10 kg, natomiast za gwoździe 125 mm 188 zł. Dodatkowo trzeba było dokupić kominek rury przyłączeniowej, dwie sztuki, 94 zł. Kontrolata impregnowana. Tutaj wyszła kwota 514 zł. Kratka wentylacyjna, 4 sztuki, 38 zł. Dodatkowo dęko uniwersalne, 4 sztuki, 76 zł. Hak nakrokwiowy 50 sztuk 992 zł. Kolanko 90. No to jest to kolanko do ryn 352 zł. Lej spustowy tutaj w 4 sztuki 182 zł. Łącznik rynny 136 sztuk 164 zł. Obejma rury 90 12 sztuk 199 zł. Rura spustowa 90, 1 metr
łącznie 4 sztuki, 171 zł. Oraz rura spustowa 90, tu jest z kolei 3-metrowa, 4 sztuki, 513 zł. Rynna 130, 3 metry bieżące, 2 sztuki, 199 zł. Rynna 130, 4 metry bieżące, 6 sztuk, 798 zł. Dodatkowo jeszcze dybel do obejmy, 101,52. Łata impregnowana, 540 metrów bieżących, 2392 zł. No i tutaj kolejna membrana dachowa. Dlaczego? No ponieważ tą, którą kupiliśmy, tetana, była klejona tylko z jednej strony. Natomiast panowie dekarze powiedzieli, że dużo lepiej byłoby mieć podwójnie krajoną i jeszcze lepszą, dużo materiałowo. No i zdecydowaliśmy się jeszcze kupić tą membranę dachową, taką jak panowie chcieli. W związku z tym tamtego tytana jeszcze mamy, ale pewnie go sprzedamy. Natomiast ta wyszła na 1288 zł. Płyta OSB, 2 sztuki, 270 zł. No i trzeba było dokupić jeszcze dachówkę. Najpierw kupiliśmy 20 sztuk tutaj naszej dachówki Roven plus Tabago. To wyszło 192 zł. Kominkowa dachówka jest bardzo droga. No tutaj mieliśmy dwa otwory wentylacyjne, takie właśnie kominkowe. Wyszło to 537,52. Klej do rynien 44 zł. Silikon dekarski bezbarwny 44 zł. Wełna elewacyjna, żeby obłożyć dookoła komina 131,33. Wkręty 300 sztuk 4x50 24 zł. 4,5 na 70, 250 sztuk, 33,16. No i robocizna dekarza. Tutaj jeden dekarz wymierzył, że wyszło mu 150 m2 razy 65 zł. Daje to kwotę 9100 zł. Plus tam była jakaś minimalna jeszcze dopłata chyba do tych rynien i innych rzeczy. Wyszło tutaj 9750 zł. No i jeszcze trzeba było kupić 55 sztuk dachówek. Plus jedną prawą krawędziową, ale też nie jakiś tam materiał zeszedł, został nam i mogliśmy jego oddać. W związku z tym po skorygowaniu tego materiału, który został, a dopłacie do 55 sztuk dachówki oraz jednej prawej krawędziowej, wyszła jeszcze 420 zł kwota. Łącznie kwota za dach, robotę oraz dachówkę i cały materiał także na rynny, wyszła to kwota 37 920 zł. Czyli mamy tutaj kwoty, jeszcze raz, więźba dachowa na strop drewniany, solidnie zrobiona, tak uważam, przynajmniej 18 040 zł. No i dachówka, tutaj też orynowanie oraz robocizna, 37 920 zł. Tak to wygląda. Mamy już ze sobą fundament, mamy ze sobą tutaj murowanie, dach, no i następny odcinek będzie o oknach. Pozdrowienia, trzymajcie się i do szybkiego zobaczenia. Cześć!